Szanowni Państwo, w drugiej części wprowadzenia do biblioteki cyfrowej WSB DSW zajmiemy się wyszukiwaniem i wykorzystaniem zasobów. Na stronie głównej mamy do dyspozycji wyszukiwarkę. Możemy wyszukiwać zasoby poprzez podanie odpowiedniego słowa klucza, tak zwanego tagu. Wpisujemy na przykład temat, który nas interesuje. Może to być zarządzanie projektami. Widzimy wszystkie zasoby zawierające słowa klucze, na przykład metody i standardy zarządzania projektem IT oraz koncepcję doboru wiedzy zespołowej w zarządzaniu projektami informatycznymi. Użyjemy filtrów, aby znaleźć interesujące nas pliki. Klikamy zakładkę Filtrowanie i wybieramy typ pliku. Interesuje nas wideo MP4. Wykorzystamy nagranie podczas zajęć dydaktycznych. Pojawiły się dwie pozycje. Po użyciu filtrów pojawiły się dwie pozycje. Wybieram materiał numer 1, ponieważ prowadzę zajęcia z zakresu pisania prac projektowych i będę chciała odtworzyć ten film podczas zajęć. Dodam ten zasób do mojej bazy, klikam na ikonę serduszka, otrzymuję informację, że zasób został dodany do ulubionych. Proszę Państwa, jak odtworzyć teraz ten zasób? Klikamy tytuł, zostajemy przeniesieni do strony ze szczegółami. Znajdziemy tutaj szczegółowy opis, dane autora, typ zasobu, a w zakładce Więcej informacje techniczne. Aby włączyć podgląd zasobu, klikamy przycisk Pokaż treść. W oknie głównym zostanie odtworzony film, a po lewej stronie zobaczymy opis obiektu oraz listę plików. Aby wyświetlić wideo w pełnym oknie przeglądarki, klikamy na przycisk Ukryj szczegóły. Teraz odtwarzamy zasób i na przykład podczas prowadzenia zajęć możemy udostępnić ekran studentom lub link do danego zasobu. Studenci również mają pełny dostęp do biblioteki cyfrowej, więc będą w stanie samodzielnie odtworzyć zasób.